Może tekst. Dobra. Czy wiesz, że o celibacie? Miałem nadzieję, że będzie to dużo, dużo później, ale okazało się, że w ostatnim filmiku pojawiło się wiele maili, wiele rozmów, dlatego już dzisiaj wspólnie z Jordanem i z całym ekipą postanowiliśmy nakręcić odcinek o celibacie. O celibacie w kościele. Słuchajcie. Nie wiem czy wiecie, na pewno to wiecie, ale celibat nie był od samego początku w kościele. Pan Jezus wybrał do grona apostołów uczniów, którzy mieli swoje rodziny. O jednym wiemy na pewno. Święty Piotr, pierwszy papież, głowa kościoła, miał na pewno teściową. Skoro miał teściową, to też musiał mieć żonę. Jednak Pan Jezus wypowiedział piękne słowa dotyczące życia w celibacie. Można je znaleźć, jeżeli by ktoś szukał, w Ewangelii Świętego Mateusza w 19 rozdziale. Tam w wersecie 12 możemy przeczytać: że są mi tacy bezrzędni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje, bo celibat oznacza bezżenność. Mniejsi, mniszki, osoby zakonne wyrażają to zobowiązanie ślubem, który składają. A w kościele rzymskokatolickim celibatu wymaga się od kandydatów do kapłaństwa. I pewnie pamiętacie z poprzednich odcinków, że stałym diakonom nie wolno zawierać małżeństwa po przyjęciu święceń. Wśród katolików natomiast obrządku wschodniego istnieje również duchowieństwo, które jest żonate. I teraz kapłani i diakoni prawosławni mogą być żonaci... Mogą zawierać małżeństwa, ale jest powiedziane, że jeżeli byłaby sytuacja, że owdowieją, wówczas nie mogą wstępować w powtórny związek małżeński. Co więcej, biskupi wschodni muszą być bezżenni i nie ma od tej zasady żadnego e, odstępstwa. I pewnie teraz wielu się zastanawia, czemu w takim razie od nas, kapłanów czy osób konsekrowanych, e, wymaga się tego celibatu i dlaczego to jest dla nas takie ważne. No, z prostego powodu, bo to forma życia, e, którą chcemy oddać Panu Bogu. Oddajemy Bogu to, co mamy najcenniejszego czyli nasze plany, nasze marzenia, nasze życie i jesteśmy całkowicie do Jego dyspozycji. I wielu myśli, że Kościół wybrał celibat, bo jego majątki były zagrożone i niestety ten fakt jest tak popularny, jak tlen w, w atmosferze. Natomiast to jest jeden tylko z powodów. E, faktycznie w w średniowieczu po śmierci jakiegoś księdza istniało ryzyko, że plebanie czy kościół przejmie jego rodzina. Można to było przecież rozwiązać inaczej, odpowiednimi prawami, które były ustanowione i nie trzeba było wcale wprowadzać celibatu. Jednak to nie był główny powód. Dla kościoła celibat przede wszystkim ma ogromny sens chrystologiczny-apostolski i, i wiem, że bardzo trudne sformułowanie już wam tłumaczę. Ja, jako ksiądz, rezygnuję z rzeczy dobrych dla rzeczy wyższych. Rezygnuje z miłości, z rodziny, e, z małżeństwa, aby wszystkie swoje siły oddać Panu Bogu. I zgadzam się, celibat nie jest dogmatem. Zrodził się w kościele bardzo wcześnie jako zwyczaj biblijny. I gdy popatrzymy na badania nad celibatem, to okazuje się, że najnowsze mówią, że początki sięgają już II wieku. Pierwszy synod, który o tym powiedział, to synod w Elwirze z IV wieku, z tego co kojarzę, i on podaje bardzo cenną wskazówkę dotyczącą właśnie celibatu. Mówią o tym dwa kanony, nie będę ich tutaj cytował. Jeśli jesteście zainteresowani, zobaczcie opis do odcinka. Ogólnie rzecz biorąc, oba te kanony, czyli oba te prawa mówią, że każdy duchowny powinien wprowadzać celibat do swojego życia. I te decyzje, które były na tym synodzie, były powielane później, a papież na końcu IV wieku rozszerzył to na cały Kościół Zachodni. I potem przez kolejne wieki papieże czy święci mówili o ważności celibatu, i zgadzam się, nie wszyscy tego celibatu przestrzegali. Zwłaszcza widać to w X wieku i później przed całą reformacją. Jednak mimo wszystko nie poddawano się. I takim chyba najbardziej znanym punktem zwrotnym w utrwaleniu celibatu był uznanie na Soborze Laterańskim II w XII wieku wyższych święceń kapłańskich i doskonale wiedzieli, jeśli ktoś przyjmuje wyższe święcenia kapłańskie, nie może zawrzeć małżeństwa, i uznano to, że to jest przeszkoda, która zrywa ważność tych święceń. Zrozumiałe? Pewnie tak. Ale pamiętajcie jeszcze, że było wiele na przestrzeni wieków zachwiań związanych z celibatem. Natomiast e, każdy duchowny zdawał sobie sprawę, że musi być celibat, żeby kapłan potrafił służyć drugiemu człowiekowi. Dla kościoła łacińskiego, dla kościoła rzymsko-katolickiego, w którym żyjemy, e, celibat został potwierdzony przez Sobór Watykański II, przez nauczanie papieży oraz dokumenty kościoła. I. E, jak dzisiaj wygląda celibat? Ja wiem, że co kilka lat pojawiają się głosy, że celibat trzeba znieść, ale po Soborze Watykańskim II coraz mocniej podkreśla się jego duchowy sens. Pełne oddanie serca Panu Bogu i świadectwo innego życia. Co kilka lat podnosi się ten głos, że zostawmy tych uciemiężonych księży, pozwólmy im się żenić i tak dalej. Ale chciałbym wam to podkreślić. Każdy z kandydatów do święceń wiedział, że wybiera całe życie w bezżeństwie. Księża nie dyskutują o celibacie, o wyżności celibatu. Jeżeli mam być szczery, w naszych rozmowach nie pojawia się ten temat w ogóle. To najczęściej ludzie, którzy są bardzo mało związani z kościołem, zastanawiają się, czemu ci biedni księża muszą żyć w celibacie. Nie wiem, czemu tak jest, natomiast bardzo często to słyszę. Nie wiem, czy się ze mną dzisiaj zgadzacie, czy nie. Jeśli tak, to super, jeśli nie, no to trudno. Wiem po sobie, że w moim przypadku celibat jest ogromnym błogosławieństwem e, i uważam, że w Kościele katolickim dalej powinien być właśnie po to, żebym potrafił Panu Bogu służyć całym sercem, z całym oddaniem. Zostawiłem coś, co było dla mnie piękne, e, po to, żeby móc służyć każdemu człowiekowi. E, mam nadzieję, że trochę Wam wyjaśniłem historię związaną z celibatem. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Trzymajcie się, niech Pan Bóg Wam błogosławi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dojdą Ci teraz obiadą. Ktokolwiek jest w Twojej głowie, nie idź w stronę światła. Nie rozmawiaj z Nim. A tak ogólnie chrobry Cię pozdrawia. Dobrze. Ty krasnoludki, które tam się męczą w nosie. Mnie nikt nie męczy w nocy, ja bardzo spokojnie śpię. No a dzwoniłeś do mnie i mówiłeś, że ci krasnoludki myślisz. Ej męczy. słuchaj, od kiedy ja do ciebie dzwoniłem w nocy? Po prostu jak... Nie stoi... wiem, bo nie odbieram, ale widzę, że... To... ja nawet telefony nie mam w nocy włączonego. Stara zasada zawsze działa. Dobra. Już to, proboszcz dzwoni, ja to boję, nie proboszcz dzwonił. Czy ja mogę się wreszcie wygęgać?